Siemano mordeczki, słoneczko fajnie świeci, robota zajebiście idzie, bo zostało nam gdzieś około 5 trali do zrobienia, więc poszło dość sporo do tego momentu. A teraz idę w rajce, bo chcę wam coś pokazać. Ukazały nam się planty, gdzie papryka trochę tak dziwnie wygląda. Oczywiście myśleli, że to jest jakaś choroba, więc to od razu musi być zgłaszane, żeby inne planty też nie zachorowały. Mianowicie, ja sobie tu przejdę koło wózeczka, wbiję się do środka i zaraz wam pokażę, o co mi chodzi. Uwaga, wbijam się do środka. Tam jest ten plant, tam jest kartonik u góry. Nie wiem, czy widać, ja podjadę do góry. Zobaczcie, tu jest zaznaczony, kartonik tam wisi. Ja sobie podjadę tutaj teraz bliżej. O, to jest ten plant. Tu u góry papryczka jest całkiem dobra, nic jej nie ma, a rozchodzi się o to. Zobaczcie, widzicie? Takie plamki wyskakują na papryce, to od razu zgłaszamy i zaznaczamy, bo oni na początku myśleli, że ten plant choruje i żeby inne nie zachorowały. A te plamki pochodzą od takiego małego zielonego robaczka. Na pewno żeście je, kochani, widzieli. Są takie jak żuczki, tylko takie małe zielone robaki. I ten robak po prostu tą paprykę nakłuwa tyłkiem i takie plamy powstają. To są też takie choroby, ale to nie jest aż takie przewalone, widzicie, tylko ta jedna papryka, reszta papryki już jest normalnie, ale po prostu jak będzie więcej plantów, no to wtedy te planty będzie trzeba wywalać. Jak na razie mamy ich 3, więc na całą szklarnię nie ma lipy, ale będziemy po prostu zgłaszać, jak coś będziemy znajdować. Dobra, no to ja zjeżdżam teraz na dół, wyjeżdżam z rajki, bo ja tylko chciałem wam tego plancika, kochani, pokazać. Jadę dalej ciąć, maszyna do oprysków przyszła, ale na razie nie wiem, czy dzisiaj będę pryskał, bo już jest 9 godzina, więc nie wiem, czy będę dzisiaj zaczynał, bo dość, no jak zetniemy, to myślę, że pójdziemy do domu, więc mam nadzieję, że tak pierwsza, druga się wyrobimy ze sprzątaniem wózków, ze wszystkim i do domu, moi drodzy. Dobra, to ja lecę ciąć, a wy zostańcie z nami. No i tak, znajdujemy się na sortowni. Dzisiaj nie pryskałem, ale sprzęt przyszedł. Zaraz wam pokażę, jak on wygląda. To jest ta maszyna do pryskania. Koszt tej maszyny to jest 2,5 tysiąca euro. I to jest maszyna używana, to jest z drugiej ręki, 2,5 tysiąca euro. I powiem wam szczerze, zastanawiamy się, czy ona będzie dobrze ciągła. Dzisiaj tego nie sprawdzimy, bo nie ma czasu, ale w poniedziałek z tym pojedziemy. Ten silnik, ta pompa jest 2 razy mniejsza jak w tamtym, co pryskałem. Czyli no nie wiadomo jak to pójdzie, czy to da radę w ogóle, czy to przejdzie. No zobaczymy jak to się będzie sprawowało. Tu mamy taki wskaźnik, 300 litrów, widać ile wody jest wtedy w środku, nie trzeba zaglądać do środka. Oprócz tego no w poniedziałek będzie trzeba wszystkie te węże z tamtego wózka wszystko podłączać tutaj, jest trochę roboty z tym. Oprócz tego jest ten długi wąż, który rozwija się w rajce, który ma tam 150 metrów. To go będzie trzeba gdzieś tu z tyłu zahaczyć, z całą tą szpulą, żeby go szło fajnie rozciągać i żeby w rajce szło z tym wózkiem zapierdzielać. No tak to wygląda, to jest jedyny jaki oni dostali, próbowali inne, ale inne są jeszcze droższe. I tak jak mówiłem, trzeba do pół roku nawet czekać na nowy, dlatego to jest z drugiej ręki. No i 2,5 kafla koszt takiej pompy. Oczywiście w poniedziałek zobaczycie jak to działa, o ile to poskładają, bo wiadomo, wszyscy chcą paprykę, więc musi być trochę mniej, żeby ktoś mógł sobie tu przyjść i to zrobić. No ale sprzęt już jest na miejscu. No i tyle mamy z całej strony, czyli jest naprawdę bardzo mało. No trafiałem się rajeczki, że jest prawie wózeczek, ale jest to rzadkość. No tu jest dużo, jest u góry bardzo dużo papryki, ale jest bardzo miękka. I teraz jest większość tu z dołów to poprzebarwianych właśnie, albo czerwonej takiej. No jest mało, mało. Oczywiście też powiem wam szczerze, że wczoraj było tak, że na tej papryce, tą czerwoną paprykę, co zrywaliśmy, to wczoraj trafiła calutka, ale to calutka do kontenera, z tego względu, że wczoraj cena wynosiła 20 centów za czerwoną, czyli w ogóle nie opłacało się jej wysyłać, bo koszt eksportu był
droższy jak ona w sprzedaży, więc cały kontener czerwonej papryki wczoraj wylądował w śmietniku. No nic, no tak też bywa, a zerwać musimy, bo jak wiecie, to potem te papryki będą brały wodę i te ogóry będą po prostu wolniej rosły, nie? Tak to tu jest. O, następne czerwone. Na dole gdzie niegdzie coś się jeszcze znajdzie, ale ogólnie, tak jak widzicie, jest malutko. Dobrze, jeszcze nie ma 12, jest 11 godzina, zostały nam dwa trawy. A propos cukru, jestem w Lidlusiu, cała paleta, 65 centów, w kostce euro 19, też cała paleta. Co tam się dzieje z tym cukrem? No i jesteśmy w domu, korzystając z okazji, że wcześniej skończyliśmy. Zachęcam do zoologicznego kupić taki odkurzacz. Jak wiecie, wcześniej miałem dużo mniejsze akwarium i nie potrzebowałem większego sprzętu, ale jak zakupiłem teraz ten większy, to jak spuszczam jedno wiaderko, to jest kurde około kwestia 10 minut, nawet więcej spuszczania tego, bo mam naprawdę mały ten odkurzacz. No i dzisiaj byłem zakupić sobie na szybko trochę większy, żeby po prostu szybciej to wszystko ogarniać. Koszt tego 16 euro, więc nie jest drogie, a na pewno zaoszczędzę na czasie. A czas, kurde, czas to pieniądz, moi drodzy. Zobaczcie, jest dużo większy wężyk. Sama ta końcówka, która zbiera, jest też dwa razy większa. No jak mówię, dzisiaj mamy trochę więcej czasu, więc od razu spróbuję ogarnąć sobie te akwarium. To są wszystkie te rureczki, z czego się to składa. Wygląda to tak. Tu jeszcze taki chwytak. No i będziemy czyścić. Zobaczymy, na pewno to będzie lepiej działało jak tamto. Ale ja was już oczywiście czyszczeniem nie będę zanudzał. My się na dzisiaj będziemy żegnać, kochani. Trzymajcie się, potem jeszcze na dół trochę odpocznę. Nie? Trzymajcie się, mordeczki, do następnego. Elo!